Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Co w Polsce. Za oknem lato, upały lub przynajmniej ciepłe dni, ale myśli świata politycznego i dziennikarskiego biegną w stronę zimy, bo to przebieg zimy zdecyduje o tym, czy... Politycznie patrząc, obóz rządzący będzie miał szansę na zwycięstwo w jesiennych wyborach w 2023 roku. Bitwa o węgiel, mówiąc bardzo konkretnie, może okazać się tym elementem, który albo pogrzebie Prawo i Sprawiedliwość, albo pogrzebie ten turbopopulizm opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej, która najpierw naganiała do sankcji, mówiąc zatrzymajcie ruski węgiel, a teraz twierdzi, że to wina rządu, że z węglem są problemy. Ale czy rząd zdoła ściągnąć te 10, może więcej, może mniej milionów ton węgla, które zdecydują o tym, czy zwykli Polacy będą mieli w swoich domach prąd. O tym tygodnik sieci rozmawia z wicepremierem i szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem. Pan premier twierdzi, że wszystko jest na dobrej drodze, że nie jest to chura optymizm, bo jest zbyt wiele zmiennych. Ale ostrożny optymizm. Co ważne, podkreśla, że węgla na świecie nie brakuje, można go kupić. Problem z tym w tym, jak go przywieźć do Polski. Konkretnie jak go rozładować w portach, bo porty są pełne, nasza gospodarka ma się dobrze. Do tego doszedł transport ukraiński, no i trzeba kombinować, trzeba logistycznie to wszystko sprząc, by ten węgiel. Rzeczywiście trafił do Polaków. Pytanie jest więcej: także o to, czy węgiel w Polsce ma przyszłość. Chciałoby się powiedzieć: budujmy nowe kopalnie, nowe szyby, nowe ściany. Przecież to jest czarne złoto. Bardzo ciekawa rozmowa w tej sprawie. No bo jest także pytanie: czy nie przeinwestujemy, czy nie okaże się, że ta presja na zieloną energię wróci ze zdwojoną siłą? Trzeba tutaj działać rzeczywiście roztropnie. Wywiad na pewno ciekawy, tym bardziej, że. Rzeczywiście dotyczy no, gardłowej sprawy gospodarczo-politycznej tego sezonu politycznego. W tygodniku sieci Konrad Kołodziejski o przyszłych wyborach, jeśli już mówimy, pisze o grze o wszystko. Następne wybory nie będą zwykłym głosowaniem. Wszystko wskazuje, że ich stawką będzie nie tylko walka o władzę, lecz również suwerenność państwa, tak, proszę państwa, to wygląda nie tylko za sprawą postawy opozycji, ale także za sprawą tej presji ze wschodu wiemy, Rosja, ale i z zachodu, bo Unia Europejska próbuje domknąć mechanizmy prowadzące do ubezwłasnowolnienia naszego państwa. Stawka tej politycznej batalii będzie ogromna. Platforma Obywatelska z kolei wielka frustracja w ocenie Stanisława Janeckiego. Tak wygląda sytuacja w partii opozycyjnej. Formalnie wszystko jest dobrze. Donald Tusk wrócił. Powrót miał być triumfalny, no ale triumfalny, nie jest. W peło panuje przekonanie, że tak źle partia nie funkcjonowała od swego powstania w 2001 roku i pojawia się pytanie, jak w takim razie ma wygrać wybory. No właśnie, o kondycji platformy mówi także w rozmowie z Dorotą Łosiewicz Bogusław Sonik, ważny polityk platformy, ale jest to wywiad niezwykły, ciekawy, sądzę, że odbije się szerokim echem, bo jest to wywiad szczery, można powiedzieć, mówi indywidualista, a nie ktoś, kto gra w takiej zdyscyplinowanej orkiestrze partyjnej. Jeden cytat Tusk jest dziś socjaldemokratycznym liberałem z cichą nutką konserwatyzmu, prezentuje szeroką gamę poglądów i propozycji. Taka postawa przewodniczącego Tuska nie jest nakierowana na to, by wyborcy identyfikowali się z jego z jedną formacją czy ideą. Chodzi przede wszystkim o wzbudzenie emocji wśród wyborców. Tak to opisuje Bogusław Sonik. Czym odpowiada ta strategia populizmu, jak to sam ujmuje? W polityce chodzi o to, żeby wygrywać zwycięzców. Nikt nie sądzi, czy mi się podoba ta oferta. Na pewno PO nie jest dziś partią, która ma jasny przekaz ideowy. Ale jest także o Grzegorzu Schetynie, który jest drapieżnikiem, tak wynika z tej rozmowy, i tylko czeka na moment, w którym będzie mógł zaatakować i uderzyć, a teraz być może czeka po prostu na brzegu rzeki, na jakieś trupy, które wypłyną, czyli na wydarzenia, które ułatwią mu drogę do władzy. Ale proszę Państwa, lato to także no, czas, w którym wszyscy mierzymy się jakoś z tragedią w Chorwacji, tragedią polskich pielgrzymów jadących do Medjugorje. Goran Andrianić, nasz polsko-chorwacki czy chorwacko-polski dziennikarz mierzy się z tym pytaniem o sens pielgrzymek, bo tutaj pojawiły się takie tony, że po co jechali, gdyby modlili się w domu, w kościele, nic by się im nie stało. No ale cóż, proszę Państwa, życie chrześcijanina to jest pielgrzymowanie. Ludzie jadą na pielgrzymki tak, żeby odbyć pewnego rodzaju duchową podróż i dlatego to wszystko wciąż ma. Sens. Na koniec polecenie artykułu Jana Rokity, analizy, obława na Trumpa. Na przełomie lipca i sierpnia stało się jasne, że Donald Trump nie tylko zamierza znów ubiegać się o prezydenturę, ale jest też zdecydowanym faworytem do zyskania prezydenckiej nominacji Republikanów. Na zmasowaną reakcję demokratów pisze rokita: nie trzeba było długo czekać. I co ciekawe, jest precedensem w dziejach USA fakt, że prokuratura zdecydowała się na przeszukanie w prywatnym domu Trumpa, nigdy to się nie zdarzyło w odniesieniu do byłego bądź urzędującego prezydenta. A teraz to się zdarzyło. A dlaczego? No właśnie dlatego, że Trump nie jest jakimś przegranym zawodnikiem, ale człowiekiem, który ma olbrzymie szanse wygrać Nominacje Republikanów i pokazują to również najnowsze sondaże na to, by wygrać z Bidenem bądź z Kamalą Harris. No Możemy mieć ciekawą sytuację powrotu no, tego rzeczywiście poważnego zawodnika, ale zrobią też dużo, by go zatrzymać, więc to będzie naprawdę. Ostra walka polityczna. Poza tym stałe rubryki w Tygodniku Sieci, również przypomnienie postaci brata Adama Chmielowskiego, niezwykłej postaci. Polecam szczególnie ten artykuł. Zachęcam do lektury, zachęcam do pozostania przede wszystkim z telewizją w Polsce.pl. Tu gorące pytania i wiele ciekawych programów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.